sporo się dzieje w naszym programie, to trzeba podkreślić, także warto być razem z nami bez wątpienia. Cały czas te tematy w programie Familog również i na antenie Radia Silesia. Jeżeli ktoś nie może być z nami i oglądać nas, a wybiera się gdzieś, to może włączyć sobie częstotliwość 96,2 FM i również jest z nami. A teraz, tak jak mówiłem, o muzycznej przygodzie, ale także muzycznej przyjaźni, no i to ciekawe bardzo będzie. Ela Skrzek i Józef Skrzek, także ojciec i córa, witam serdecznie. Witamy. Słuchajcie, no fajna rzecz, jeżeli pasja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, więc podkreślamy to, że to rodzinna jest rzecz, więc Ela, pomaga nazwisko i pomaga to, że tata czuwa nad tym cały czas? Czy wręcz przeciwnie, bo jest tak, że wszyscy oczekują, żeby od razu było wow, a tata się wtrąca i przeszkadza? Nie, tata pomaga bardzo i promuje mnie, tylko oczywiście czasami się różnimy w pewnych kwestiach. Ja jakiś tam chcę swój styl, tata ma jakiś pomysł na mnie i czasami to przeszkadza, ale staramy się dogadywać, jakiś kompromis jest. No właśnie, kto stawia kropkę na i wtedy? No bo tak, lata doświadczeń i sukcesy sceniczne, a tu młode pokolenie, często jest tak, że młodzież się buntuje i chce inaczej. Znaczy to nawet nie jest tak, że się buntuje, tylko po prostu troszeczkę inny styl, ale łączymy się też gdzieś w tych naszych stylach i staramy się coś tworzyć razem. Tata oczywiście ma dużo więcej doświadczenia, także jest dla mnie też jakąś inspiracją. I służy dobrą radą, tak? No, oczywiście. Panie Józefie, duma taka, jak się patrzy na to, że dzieci idą w podobne ślady, że ta muzyka gdzieś tam w sercu gra i jest szansa, że będzie kontynuowana przez lata, to rozpiera wewnątrz taka radość? To jest Amazonka. Wspaniale jeździ na koniach. Pamiętam, spotkaliście się kiedyś w zawodach w Radziąkowie. Tak? No ale ona wygrywała różne inne, ja natomiast spadłem z konia. No, to jest ta różnica, no, to na przykład. A poza tym Ela jest piękną kobietą, która powinna być na scenie. Ona jest wizualnie, no, w ogóle sceniczna, no to nie ma o czym mówić. Ja tam siedzę czasami za tymi organami gdzieś skryty, wszyscy mówią, czy to playback, czy on gro. I takie różne rzeczy się dzieją. No a Elusia, no pokaż, co się dzieje tutaj. No dobra, trzymamy płyt. Znaczy to jest jeszcze zapowiedź tego sędzia, czy będzie. Wizytówka. Wizytówka ładna, tak. Ela powinna być na scenie, natomiast oczywiście no, w tym momencie ja już jestem tylko i wyłącznie szoferem, dlatego że Elusia decyduje. Tak? Masz swoje, że tak powiem, lata. Znaczy to jest kobieta wschodząca. I życzę jej naprawdę wiele szczęścia w wyborze i w decyzjach, które podejmuje. Oby to było dla niej szczęśliwe wszystko. Czyli jest wsparcie i chęć wspierania tego, co się dzieje. Nie jest tak, bo obserwując to, co dzieje się na scenach, no to nie jest łatwy zawód, sam pan wie dobrze, tak? Koncerty, trasy, wyjazdy, granie, brak czasu dla życia rodzinnego. To jednak chciałby pan, żeby to była ta ścieżka, tak? Pewnie, żebym chciał, ale nie mogę tego narzucać, bo to jest oczywiste. Ela ma koncepcję, no to, że... Co robisz teraz? Studiuję prawo również. I co wygrywa, muzyka czy prawo? Bo to pewnie na którymś etapie też trzeba będzie wybrać. Tak myślę. Czyli aktualnie na studiach, to jeżeli jest sesja, tak jak teraz mam sesję, to oczywiście skupiam się na tym i staram się uczyć, żeby mieć dobre oceny. I jednak to wchodzi troszeczkę na pierwszy plan. Okej, a to może inaczej zapytam. A wyobrażasz sobie tak, że idziesz do pracy w roli prokuratora, adwokata, bądź też sędziego i nie ma już wtedy czasu na to, że to jest tylko sprawa zawodowa, muzyka zejdzie na drugi plan? Czy to jest jednak dominanta twojego życia? Myślę, że to będzie dominantą mojego życia. Ale też studia prawnicze uważam, że, że dają pewną wiedzę, pewną świadomość i też są jakimś wyjściem awaryjnym, tak? I jestem zadowolona, tylko tata zawsze się denerwuje, mówi, po co ty się tyle uczysz, tracisz najlepsze lata swojego życia. Już przed chwilą było widać, że tata by chciał tylko scena, scena i scena. Dokładnie, tata mi zawsze rzuci te studia. Wy możesz wziąć urlop dziekański. I grać, tak jest. Śpiewać. To jest duży handicap, takie mam wrażenie, że tata pomaga. Natomiast pytałem na początku, czy to nie ma też tak, że wszyscy pytają, czy córka tego znanego Skrzeka dorówna ojcu, bądź też go przeskoczy? Nie czujesz też takiej presji? Że za chwilę się zacznie dziać, bo czuję... wydasz płytę i wszyscy będą porównywać, no siłą rzeczy. Cała tylko, rodzina Skrzeków od lat jest na scenie. To będzie inny styl, tak? I myślę, że tu nie ma czego porównywać, tak? I mam taką nadzieję i jeszcze nie spotkałam się za bardzo z takimi opiniami, że tak, że nie dorównuje tacie i no bo to jest totalnie inaczej. Tata jest też mężczyzną, ja jestem kobietą, troszeczkę inny styl. Chowa się za organami, jak powiedział. Więc mam nadzieję, że tak nie będzie, chociaż ja sama sobie narzucam pewnie jakąś presję, dlatego też bardzo zachowawczo to wszystko robię, że chcę to dopracować w 100%, czego tata nie rozumie i zawsze mówi, tu już od razu wszystko, a ja stwierdzam, że muszę jednak troszeczkę popracować, lekcje śpiewu i tak dalej, żeby dobrze technicznie to było. A tata bardziej mówi, na żywioł, idź, i do próbuj. Kiedy płyta, Ela, cała, tak żebyśmy mogli rozdać telewizję?
Musimy materiał stworzyć. To pytam, kiedy o deklarację, bo zawsze tak jest, jak się w mediach mówi. To jest konkretny okres. Tata by chciał pewnie, żeby w tym roku to jeszcze było, tak? Dobrze myślę, panie Józefie? No, może. Jestem spokojny. Będziemy pracować. Skończę sesję, okay. Teraz ten miesiąc prawniczy i na pewno będę pracować nad materiałem. No to proszę coś się pochwalić, to chętnie rozdamy i pokażemy. Panie Józefie, co w SBB i co słychać u pana? Tak dużo, że to za krótki program. Tak? W najbliższym czasie, gdzie można zobaczyć, może od tego zacznijmy. No, za panie, że w ogóle w piątek gram w Świętochowicach na Industriadzie. Może Ela zaśpiewasz? Tak. O, jest deklaracja, więc można zobaczyć. No i tam będą właśnie takie pierwsze koty zapoty różnych takich nowych przygotowań, bo Bemniarz, z którym zagram, potem z nim lecimy do Stanów, do Portland Studio z Mirkiem Muzykantem, będziemy nagrywać z jakimiś innymi muzykami ze świata. Co z Bemniarz będziemy nagrywać w lipcu, 21 czerwca, powitanie lata na Górze Iglicznej, na takim niesamowitym sudeckim plenerze. No, poza tym Rynek Katowicki będę robił pod koniec września. Już się boję. To bardzo poważna produkcja. W ogóle poważne plany, ambitny terminarz, także na wakacje czasu nie ma, jak widzę. No, jak Alina nas słucha, no to będą wakacje. Tak, jeszcze obiecuję. W końcu. Na pewno. Będą i tak, deklaracja również w mediach panu. Słuchajcie, no, czego życzyć na przyszłość? Zdania sesji to wiemy, to jest ten krótkofalowy prognostyka. Co dalej? Płyty w tym roku. Odpowiedniej drogi, stylu. Aha. Bo to cały czas są poszukiwania. I wspólnych koncertów wam życzę. Trzymam za to kciuki mocno. Najbliższy 9 czerwca, z tego co udało nam się ustalić, Muzeum Historii Katowic, tak? Razem? Razem. Przede wszystkim ja, ale tata z tyłu za organami. Nie, klawier. Na klawisz. Pianino. Akompaniament. Okej, o 17 ulica Kopernika 11, Muzeum Historii Katowic, tam można z krzaków zobaczyć. Pięknie wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Dziękujemy. Powodzenia życzę. Cześć.